To jest tak w teatrze muzycznym, że czasem jedna rzecz, jak komuś, nie wiem, dobrze wychodzi na przykład śpiew, no to przymkną oko, bo wiedzą, że aktorsko na przykład tam w trakcie prób się otworzy, sobie poradzi, widać, że jakoś tam w miarę ogarnia. No, tych scenariuszy jest naprawdę dużo, ale najlepiej umieć wszystko, no po prostu. U mnie to było z castingu właśnie, to był Teatr Studio Buffo, był casting do głównej roli w musicalu Metro, który imię jest Jan, więc znaczy może tak, po prostu kilka osób mnie o tym castingu poinformowało, znajomych po prostu i mówi, że ty chyba będziesz tam pasował, jakoś tak nie do końca byłem przekonany, czy ja dam radę, czy to jest dla mnie. Chociaż pamiętam, że kiedyś oglądałem jeszcze te takie stare nagrania, co są na YouTubie właśnie z Metra, gdzie Janowski grał główną rolę i pamiętam, że moja ówczesna dziewczyna powiedziała, że jestem bardzo podobny do niego i że w sumie to bym pasował tej roli. To było kilka lat wcześniej. No, ale zdecydowałem się na casting i jakby, że tak powiem, drogą taką zupełnie naturalną, standardową, castingową się dostałem. Chyba nie jest to w takim kluczu, że okej, ten teatr by był dla mnie dobry, więc będę próbował tylko tam. Oczywiście uważam, że trzeba próbować wszędzie. Aczkolwiek tak na przykład jak Studio Buffo nie jest łatwym miejscem, jest naprawdę wymagającym miejscem, tak w tym teatrze często biorą ludzi, którzy są praktycznie bez przygotowania, bez szkoły i bardzo młodych, którzy mogą tak naprawdę na tamtej scenie się wiele nauczyć po prostu w praktyce. Także wiele osób idzie tam na początku. A tak to raczej chyba się patrzy po tytułach, jak jest dany musical gdzieś wystawiany. No, czy się pasuje, czy się nie pasuje, czy to jest głos bardziej rozrywkowy, czy bardziej taki idący w stronę opery, takiego klasycznego musicalu. Jak kto się czuje. No, także generalnie bym uderzał wszędzie, po prostu szukał tych możliwości. Myślę o tym, do jakiej roli rzeczywiście, bo czasem jest tak, mam wrażenie, że czasem ludzie na siłę się nastawiają na jakieś role, do których nie pasują, no to trzeba albo poprosić kogoś, żeby spojrzał na nas z zewnątrz i nam powiedział tak naprawdę, do czego my pasujemy. I rzeczywiście celować jakby jak najbardziej w te rzeczy, myśleć może o tych rolach już wcześniej, do jakich ja będę, czy bardziej do charakterystycznych, komediowych, śmiesznych, czy romantycznych. I jakoś tym kluczem chyba powinno się iść. Dużo zależy od musicalu. Są takie musicale, w których na przykład śpiew, może nie tyle, że nie jest aż taki ważny, ale poradzi sobie z danymi songami osoba, która nie jest super wykształcona wokalnie, chociaż chyba jest mało takich musicali, jednak musical jest trudny do śpiewania. Też zależy od roli. Jak jest główna rola, jak jest męski kochać tak zwany, to raczej śpiewa wysoko. To się kojarzy z młodością, właśnie miłością i tak dalej. Także z drugiej strony, no ja na przykład wykształcenia aktorskiego nigdy nie miałem. Oczywiście to zawsze też było utrudnienie dla mnie, bo do różnych rzeczy dochodziłem dłużej. Potrzebuję po prostu więcej czasu, żeby na przykład rolę zbudować, żeby wiedzieć, jak dana scena ma wyglądać. W trakcie jej powstawania nie mam czegoś takiego, że po prostu od razu na wszystko mam pomysły, bo naprawdę tego doświadczenia aktorskiego nie miałem. Nie miałem aż tak dużo, no nie spędziłem tych właśnie bitych godzin również na zadaniach aktorskich, na scenach, tak jak to jest w szkole aktorskiej, także to jest tak w teatrze muzycznym, że czasem jedna rzecz, jak komuś, nie wiem, dobrze wychodzi na przykład śpiew, no to przymkną oko, bo wiedzą, że aktorsko na przykład tam w trakcie prób się otworzy, sobie poradzi, widać, że jakoś tam w miarę ogarnia, no tych scenariuszy jest naprawdę dużo, ale najlepiej umieć wszystko, no po prostu. Rynek w Polsce musicalowy zdecydowanie jest, cały czas się rozwija bardzo. W ciągu ostatnich naprawdę kilku lat i tych teatrów, w teatrach nawet, które wcześniej nie były musicalowe, teraz się stały w dużej mierze musicalowymi, na przykład Łódź czy Białystok chyba też, wydaje mi się, że nie grał musicali kiedyś, w tej chwili gra. Także, nie wiem, Varieté w Krakowie też jest od dość niedawna, z tego co się orientuję. Także ten rynek się bardzo rozszerza i naprawdę tych teatrów jest coraz więcej. Teraz i w Toruniu się dzieją rzeczy i gdzieś tam. Także naprawdę myślę, że no już tak, nie wiem, no nie znam tak, nie wiem tak dokładnie porównać z innymi krajami. No prawdopodobnie, nie wiem, w Wielkiej Brytanii, czy na Broadwayu, czy na West Endzie, no to wiadomo, że tam jest tego wszystkiego prawdopodobnie więcej, ale naprawdę
spojrzałbym tak optymistycznie, że nawet jeżeli teraz jeszcze nie jest bardzo dużo, to już niedługo będzie jeszcze więcej i naprawdę myślę, że jest ok, ale też jest więcej szkół muzykalowych, więc większa konkurencja. Także być może jest podobny stopień trudności.